Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Opole. Wydaliśmy 8 milionów złotych na nowy oddział neurochirurgiczny w szpitalu na ulicy Wodociągowej w Opolu, a NFZ nie chce dać nam kontraktu. Takie było przesłanie konferencji prasowej zorganizowanej w tym tygodniu przez wicemarszałka Romana Kolka. W czym tkwi problem? Panie redaktorze, może i odpowiem na to pytanie, ale chciałbym zwrócić uwagę państwu i podziękować całym służbie zdrowia, personelowi białemu, niebiałemu za te działania, które podejmujemy i za organizację systemu opieki zdrowotnej, gdzie na przestrzeni 4 lat budżet Narodowego Funduszu wzrósł o 560 milionów. I proszę zwrócić uwagę na sytuację, gdzie niezależna pracownia, świat przychodni ocenił, że województwo opolskie jest w czołówce kraju pod względem. Pierwsze miejsce mamy usługi na tomografię, pierwsze miejsce mamy na rezonans magnetyczny, trzecie miejsce kolejki do zaćmy. Jeżeli w takim tempie wszyscy podejmiemy działania, kolejki znikną w ciągu 2 miesięcy. I teraz wracamy do neurochirurgii. Właśnie, bo jeśli pieniędzy jest więcej, to może i oni powinni kontrakt dostać. Tak, tylko są pewne procedury, które oczywiście musi zgodnie z przepisami, z ustawą, rozporządzeniami Narodowy Fundusz ogłaszać konkursy. To jak są pieniądze, chcę powiedzieć, że te pieniądze, które w tym roku trafiły, ich trafiło ponad 160 milionów. Dodatkowo. Ponad 38 milionów dla szpitali. Więc pieniądze są kierowane na nadwykonania, na wyższe wyceny procedur medycznych, no i oczywiście pod potrzeby społeczeństwa. I proszę teraz wróćmy do neurochirurgii. Oczywiście problem jest neurochirurgii od kilku lat. My apelowaliśmy, ja również jako przewodniczący Rady Funduszu wysyłaliśmy apele do ministra zdrowia, do prezesa Jacyny, ówczesnego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o zakontraktowanie. Oczywiście wszystko można przeprowadzić w odpowiednim czasie zgodnie z procedurami. I tak się to odbywa. Oczywiście mowa jest, nikt nie ukrywa tego, że jest jakby dyskusja pomiędzy czy neurochirurgia w Opolu, czy w Kluczborku. W Opolu już jest, w szpitalu klinicznym. I w szpitalu klinicznym jest neurochirurgia, tak. I szpital kliniczny może również wykonywać wszystkie zabiegi z tak zwanej trombektomii, gdzie ma całe zaplecze. I szpital w Kluczborku, który został wybudowany i z pieniędzy prywatnych, ale i z dużych pieniędzy również unijnych, jest wyposażony. Ma również łóżka ojomowskie. Tam nie tylko może być neurochirurgia, ale może być również ortopedia. I proszę spojrzeć na mapę naszego województwa. Od Brzegu do Olesna nie mamy zabezpieczonego praktycznie szpitala na łóżka ojomowe. Tam są łóżka przygotowane. I szpital, który może również pozyskać pacjentów z województwa wielkopolskiego i łódzkiego, bo to mamy w rejonie przygranicznym, gdzie za pacjentów z terenu innego województwa otrzymujemy 1,6 za procedurę. Czyli mamy taką pewną konkurencję z waszego punktu widzenia między Kluczborkiem a Wodociągową. Tak, ale jeżeli mówimy o tych powiatach naszych północnych i ten rejon, który musimy jakby spojrzeć, wiemy, że ościenne powiaty, szpitale powiatowe też mają problem, to oczywiście zasadnym byłoby i co jeszcze innego, o czym się musimy wspomnieć, to w mapach potrzeb zdrowotnych ten szpital łóżka, które ma, był ujęty, ale nie był kontraktowany. Oczywiście dyrektor Narodowego Funduszu ogłosił konkurs. Konkurs jest unieważniony, tam są procedury chyba wynikające z kosztów oferty. Jak sprawa jest rozwojowa, ale spójrzmy właśnie na całe województwo, na środki, które mogą do nas dopłynąć. Tak jak wspomniałem, neurochirurgia, ortopedia i łóżka ojomowskie, których wiemy, że nam brakuje. Czyli jak gdybyście mieli dzisiaj wybierać, komu dać, to wolelibyście dać w Kluczborku i na Wodociągową. W pierwszej kolejności zabezpieczyć, dlatego że tam również jest prowadzona w tej chwili rehabilitacja już w tym szpitale. Są przychodnie i to jest zabezpieczenie terenu północnego naszego województwa. Wiemy, że szpitale nie są w stanie wszystkich przyjąć w Oleśnie. Kluczbork ma problemy. Namysłów ma określone oddziały. Brzeg również. I nie możemy zostawić tej części województwa bez zaopatrzenia. Mam nadzieję, że będą pieniądze i również będą pieniądze dla szpitala neuropsychiatrycznego. Ale panie redaktorze, jeżeli szpital neuropsychiatryczny jest bardzo dobrym szpitalem, to ja nie rozumiem, dlaczego zmniejsza łóżka neurologiczne, gdzie pacjentów z zdarzeniami neurologicznymi będziemy mieli coraz więcej. Bo starzejące się społeczeństwo wskazuje, że tego typu przypadki będą trafiały.
No, z tej konferencji prasowej wynikało, że no, było przyzwolenie na budowę tego oddziału, więc zainwestowano te 8 milionów i dyrektor Nazimek, marszałek Kolek działali w przekonaniu, że skoro mają zgodę, no to budują i niemal no, z automatu dostaną kontrakt. Ja mam informację od dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, że prowadząc rozmowy i informowali wojewódzki szpital, że być może będzie taka sytuacja, że istnieje ryzyko nieuzyskania środków publicznych na finansowanie. Czyli ryzyko braku kontraktu. Tak, tak. Bo jeżeli mówimy o pacjentach, to nie możemy jakby całej służby zdrowia skupić w mieście jednym, w Opolu. Oczywiście są oddziały, mamy w szpitalu neuropsychiatrycznym neurologię, psychiatrię i powinniśmy również te obszary, które w tej chwili są bardzo potrzebne. Jest problem z psychiatrą dziecięcą. W ogóle nie mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, które uważamy, że przy szpitalu przy wodociągowej powinno być i kiedyś było wpisane również w rozporządzenie ministra. Niestety nie rozpoczęło działalności. A czemu? Dyrektor podjął taką decyzję, że z tego wycofał się. Ja mam również pytanie, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, które jest bardzo ważne. Statystyki, państwo jako dziennikarze spotykacie się z problemów ze zdrowiem psychicznym. A to prawda. To pytam, dlaczego z pieniędzy samorządowych czy unijnych nie ma środków na tworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. Czym się różnimy od województwa świętokrzyskiego, lubuskiego? Gdzie dwa zostały utworzone Centra Zdrowia Psychicznego z tych pieniędzy właśnie unijnych. A tu nie wiemy, dlaczego to jest. I to musimy spojrzeć na wiele problemów, które funkcjonują. I centrum, które funkcjonowałoby, miałoby płacone za wszystkich pacjentów. Jest to pilotaż. Czyli z pana punktu widzenia, gdyby nie wiem, zbudować pewną skalę potrzeb, hierarchię potrzeb, to ta neurochirurgia nie byłaby do góry. Wyżej byłyby te inne zadania, tak jak na przykład Centrum Zdrowia Psychicznego. Między innymi również to. I analizując oczywiście kolejki, które są, oczywiście są bardzo długie i konsultant i my wiemy o tym, ale no, spójrzmy powiedzmy na te działania, które powinniśmy rozwinąć i jak najszybciej uruchomić. No dobrze, to teraz zapytam tak, no jak rozwiązać tę patową sytuację? Czyli jeżeli będziecie ogłaszali następny konkurs na neurochirurgię, to on, nie wiem, obejmie cały region i wtedy wodociągowa będzie mogła wystartować, czy znowu północ? Nie odpowiem panu, panie redaktorze, dlatego że w tej chwili ten konkurs został unieważniony z uwagi na ofertę. Będzie rozpisywany nowy. Myślę, że szczegółowo nie wiemy jeszcze. Jeszcze nie wiemy. Oczywiście my jako Rada nie możemy dyrektorowi narzucać, co ma wykonywać. My analizujemy, podpowiadamy, występujemy, wspieramy między innymi o dodatkowe środki. I cieszę się, że wpłynęły na województwo opolskie dodatkowe środki. Mam nadzieję, że sytuacja będzie coraz lepsza. Szpitali i dostępność, jak słyszeliśmy. Czyli dzisiaj pan nie jest w stanie odpowiedzieć wicemarszałkowi Kolkowi, jak będzie? No nie mogę. My nie jesteśmy decydentami. Rada jest tylko organem doradczym, opiniującym, analizującym również działania. No to może zapytam tak. Czy wiadomo już, kiedy te konkursy ewentualnie będą ogłaszane? Kolejne. Ja wiem również, że Narodowy Fundusz Zdrowia oczekuje opinii ministra zdrowia, bo to i trombektomia, i neurochirurgia w szpitalu wodociągowym, który o to występuje, łączy się. I czeka Narodowy Fundusz Zdrowia na opinię ministra zdrowia odnośnie opinii dotyczącej właśnie wykonywania zabiegów trombektomii. Chociaż zabiegi trombektomii w tej chwili są wykonywane na wodociągowej i są płacone. Każda procedura jest zapłacona. Czyli co najmniej kilka miesięcy. Może nie. Sytuacja jest, jak zna pan redaktor i wszyscy widzimy, że środki, które są uwalniane, a duże środki zostały uwolnione po analizie budżetu od lipca, dodatkowe są wyceny po wrześniu, kiedy środki również po analizie budżetu półrocznego. Mam nadzieję, że środków będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że również te sprawy zostaną rozwiązane. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Mieczysław Wojtaszek, przewodniczący Rady Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radioopole.pl. No to panie przewodniczący, zostawmy wodociągową, porozmawiajmy w ogóle o kondycji szpitali.
To jest temat, który wraca raz za razem w kampanii wyborczej. Słyszymy takie głosy, że szpitale powiatowe w kraju mają 17 miliardów złotych długu. U nas na Opolszczyźnie też starostowie narzekają, że szpitale się zadłużają. Jak to widzi NFZ? Panie redaktorze, Urząd Wojewódzki analizuje na podstawie otrzymywanych danych z poszczególnych szpitali stan zobowiązań. Na koniec drugiego kwartału, na dzień 30 czerwca, nasze zobowiązania szpitali tutaj wojewódzkich to jest... Znaczy wojewódzkich? Znaczy województwa opolskiego. Całego województwa. Województwa opolskiego, tak. To jest na poziomie 10 milionów złotych zobowiązań wymagalnych. Czyli tych, które trzeba szybko zapłacić. Które trzeba zapłacić lub minął termin ich zapłaty. Jeżeli my mówimy o zobowiązaniach, to są zobowiązania bieżące i zobowiązania wymagalne. Nie wiem, jaka jest sytuacja. Wiem, że trwa dyskusja nawet z komisją. No te 10 milionów na wszystkie szpitale to nie robi dużego wrażenia. Trudno mi uwierzyć, że to jest taka duża kwota, dlatego że nasze województwo miało kiedyś znacznie wyższe zobowiązania. 10 milionów miał sam szpital na Witosa. Kiedyś był taki moment. W tej chwili nie ma zobowiązań i sytuacja po analizie również i zmiany tych procedur, mam nadzieję, że nie będzie tak, jak to jest przedstawiane. Mieliśmy wypowiedzi medialne w prasie dwóch starostów szpitali. Czekamy na wyjaśnienia, jak to rzeczywiście jest poziom zobowiązań, jakie są zadłużenia. Ale proszę Państwa, szpital to jest miejsce dla mieszkańców danego powiatu. I nie możemy mówić, że to jest tylko sprawa rządowa, bo oczywiście mieszkańcy pracują i oczekują wsparcia od samorządu. Jeżeli my mówimy o leczeniu pacjentów, to też mówmy o profilaktyce, która praktycznie w naszym województwie opolskim, gdzie samorządy mają obowiązek finansowania, dofinansowania programów i Narodowy Fundusz Zdrowia ma środki na to, to programy profilaktyczne realizowane, inicjowane, dofinansowane przez samorządy spadają u nas. I nie rozumiem tego. Wszystko jest ważne. Droga bezpieczna, żeby nogi nie złamać i nie trafić do szpitala jest bardzo ważna, ale programy profilaktyczne, które samorząd może dofinansować i uważamy, że powinien. I tak w poprzednich latach było. Swego czasu na 70 gmin około 50 takie programy realizowało. W tej chwili mamy około 20 gmin i ta tendencja jest spadkowa. No to tak, to jeszcze jeden wątek w tych szpitalach powiatowych. Dużo się zawsze mówiło o tym, że one powinny ze sobą współpracować. Być może dzielić się zadaniami, bo jeżeli są położone od siebie o rzut beretem, właściwie paranaście kilometrów, to po co każdemu porodówka? I teraz tak, starostowie się nie dogadali, ale rynek to weryfikuje, bo nagle się okazuje, że nie ma lekarzy i te porodówki same z siebie, no, zanikają właściwie, są zawieszane, a potem zamykane, bo nie ma kto pracować. Ale wiąże się to również, panie redaktorze, z kontraktem. Jeżeli dany szpital ma małą ilość porodów z danego rejonu, to oczywiście koszty będą duże. I są koszty stałe. Są koszty stałe personelu, utrzymania, sprzętu. No i mamy takie sytuacje w tej chwili, że część tych oddziałów jest zamkniętych, a wiemy również o tym, że opłacalność oddziału, w którym mogą być, czy rodzą się dzieci, to jest na poziomie około 600, może 700. No, mam informację, że dyrektor Prochota, o którym mówię, że być może w jego szpitalu będzie około 1000 porodów. To już jest dobry wynik. I to jest bardzo wynik dobry. Ale bez zamknięcia porodówki w Kluczborku to by tego nie było, tak? To nie jest tylko tak, dlatego że również pacjentki chwili, trafiają z okolicznych powiatów, z Wielunia, z Lublińca, z innych terenów. No, pacjentka ma prawo sobie wybrać oddział, który jest wyremontowany, w tej chwili przygotowany, bardzo dobre są warunki. A w Kluczborku nie działa porodówka, czy działa w tej chwili? Przepraszam, nie było mnie dłuższy czas i musiałbym sprawdzić, jak w tej chwili to funkcjonuje. No to sytuacja jest dynamiczna, tak. Tak, po programie mogę odpowiedzieć panu redaktorowi. To takie mam pytanie jeszcze. Czy to prawda, że niektóre szpitale wojewódzkie, no na przykład ten w Korfantowie, który robiłem do protezy. Mają pieniądze na świadczenia, ale ich w całości nie wykorzystują. Nie wiem, jak w tej chwili jest podpisany kontrakt, jakie są dane statystyczne, tak, ile wykonują. Zweryfikuję, odpowiem, nie wiem. Zapytam dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście pieniądze są na nadwykonania, na endoprotezę, endoplastykę, prawda, stawu biodrowego. No właśnie o to chodzi, że tych pieniędzy było więcej, ale podobno one leżą na razie. Ale każda procedura dodatkowo wykonana oczywiście zmniejsza koszty, ale to są pieniądze dodatkowe dla personelu. Dla personelu w postaci premii, nagród, które dyrektor uzyskując z kontraktu dodatkowego może personelowi wypłacić. Fundusz jest zadowolony ze współpracy z samorządami?
Panie redaktorze, my wielokrotnie apelowaliśmy, tak jak pan wspomniał o tym, że powiaty się nie dogadały pomiędzy sobą, bo my apelujemy, żeby w jednym powiecie był szpital w danym zakresie, oddział bardzo dobrze wyposażony, z dobrym personelem i w następnym. Odległości pomiędzy powiatami też około 30-40 kilometrów. Czyli w drugim szpitalu podobny oddział, tylko inny. Inny. Wiodący. Wiodący, przykładowo. I to nie działa. Nie rozumiemy, myśmy apelowali na spotkaniu z konwentem powiatów. No każdy powiat chce mieć jakby u siebie. A to są decyzje. Wczoraj na konferencji na temat obszarów wiejskich pan, który przedstawiał biznesy, gdzie jest firmą również doradcą, to, że wybudujemy basen, to, że kupimy sobie bardzo drogi samochód, to musimy jeszcze mieć pewność, czy utrzymamy, jakie będzie finansowanie. Jeżeli my chcemy mieć oddział, który jest drogi, jeżeli nie będzie odpowiednia ilość pacjentów na tym oddziale, będziemy mieli koszty. I czy to jest, czy tak powinniśmy decydować? Oczywiście pacjent powinien mieć jak najbliższy, jak najkrótszy czas dotarcia do usług medycznych, ale na badania specjalistyczne z dobrym sprzętem, z bardzo dobrym personelem, a mamy naprawdę świetny personel w naszym województwie, a brakuje nam. To uważam, że tutaj również samorządy powinny podjąć wspólną inicjatywę zatrzymania młodych lekarzy na terenie naszego województwa. Ja nie rozumiem, dlaczego my nie mamy funduszu stypendialnego dla lekarzy, którzy kończą. Możemy. Są inne województwa, które ten stypendium mają, finansują. A to samorządy by musiały takie... Oczywiście ze środków samorządowych. Pieniądze złożyć. Ale panie redaktorze, samorządy są dla mieszkańców. I zastanówmy się, co jest ważne, co jest ważniejsze, który jest problem ważniejszy. Jeżeli nie będzie lekarzy, będzie problem z leczeniem pacjentów. Pacjenci będą oczekiwać... A to już tak jest. I już tak się pojawia. I pamiętamy, w dawnych czasach był tak zwany fundusz stypendialny. Moi koledzy, znajomi, którzy otrzymywali, pracowali, niektórzy do dzisiejszego dnia pracują w niedużych powiatowych szpitalach, są potrzebni, są zadowoleni. I tu wielokrotnie apelowaliśmy do sejmiku, do marszałka, żeby taką podjął uchwałę, żeby taki fundusz utworzył. Widzę, że tematów nie brakuje, tylko takiego forum chyba nie ma, na którym wszystkie te tematy można by obgadać. Panie redaktorze, jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to ochrona zdrowia powinna być ponad podziałami. I wielokrotnie pan minister Szumowski, który naprawdę bardzo dużo zrobił dla ochrony zdrowia, dodatkowe środki, podwyższenie procedur, nowe formy. W tej chwili jest opracowywany bardzo dobrze pakiet onkologiczny i widzi pewne działania, które muszą być. Również samorządy muszą nad tym pochylić się i usiąść do debaty. Nie, ja chcę mieć w danym powiecie te oddziały, bo mam pacjentów, a co z pozostałymi? To jest duża debata, która powinna być naprawdę przeprowadzona. I dzisiaj będziemy debatowali na temat zdrowia psychicznego, które jest bardzo ważne. No niestety uważamy, że nie jest właściwie to tak realizowane. Pełnomocnik ministra, pan Marek Balicki, mówi o tym. Mieliśmy te pilotażowe w kraju centra zdrowia, które bardzo dobrze, wspominałem wcześniej w rozmowie, które są potrzebne. Jest problem psychiatrii dzieci i młodzieży. Uzależnienia, programy. Wojewoda w ubiegłym roku realizował 3 programy z własnych środków budżetowych. Skończyły się, bardzo dobry efekt jest programu Pomyśl zanim spróbujesz, o narkotykach, o uzależnieniach, o bezpiecznym internecie dla młodzieży, żeby młodzież nie dała się wciągnąć gdzieś tam. Seniorzy, świadomy i bezpieczny senior, ale również te działania muszą być wspierane przez samorządy, przez wszystkich. Musimy spojrzeć, jakie mamy potrzeby, starzejące się społeczeństwo, a z tym również choroby towarzyszące i musimy myśleć o profilaktyce, wybiegać do przodu. Demografia jest nieubłagalna. Sporo tematów przed nami jeszcze. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Opole. Naszym gościem był dzisiaj Mieczysław Wojtaszek, przewodniczący Rady Opolskiego Oddziału NFZ. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo.